ateiści, nie wysyłajcie swoich dzieci na lekcje religii. Ten problem jest bardzo często bagatelizowany. Panuje wręcz opinia, że lekcje religii mogą tylko i wyłącznie przyczynić się do zostania ateistą, tak samo jak lektura Biblii. W niektórych przypadkach jest on prawdziwy, tylko pamiętajmy, że my znamy tylko te niektóre przypadki. Jeśli przychodzi do nas ktoś, kto mówił, że lekcje religii przekonały go do tego, że to jest jedna wielka bzdura, no to pomyślmy o tym, że przychodzi on do nas. Natomiast nie przychodzą do nas ci ludzie, których lekcje religii zaraziły wirusem religijnej wiary i skazały na całe życie na niemyślenie albo myślenie inaczej. Lekcje religii nie są tak groźne na przykład w liceum. Chociaż nawet wtedy można się zastanowić nad tym, czy uczeń nie traci czasu. Bo przecież bardzo często istnieje taka sytuacja, że mamy na przykład jedną lekcję biologii w tygodniu i dwie lekcje religii. Prawda? I tutaj te zajęcia z religii można by przeznaczyć na cokolwiek innego. Na wszystko. Na lekcje plastyczne, na lekcje muzyczne, na biologię, matematykę, fizykę. Oczywiście można dokładać uczniom ilość lekcji, ale no, nie jest to nieograniczone, prawda? 8 godzin w szkole, 9 godzin w szkole, 12 godzin w szkole. To już są jakby ilości zajęć, które mogą przekraczać chłonność młodego umysłu, tudzież wytrzymałość. Nie jest to też zdrowe, jeśli za dużo siedzi się w szkole, prawda? Może zamiast lekcji religii warto by było chociażby wprowadzić WF. Tym niemniej zakłada się, że w liceum osoba jest już na tyle świadoma, że widzi śmieszność lekcji religii i nie będzie ulegać jej wpływom. Chyba, że no, ma takie skłonności bardzo mocno wpisane. Ale lekcje religii nie dotyczą tylko liceum. Lekcje religii dotyczą też przedszkola, co jest tak skandaliczne, że nawet nie będę o tym mówił, a także szkoły podstawowej. Wyobraźmy sobie, jak to wygląda. Bo bardzo często młody uczeń ze szkoły podstawowej, z pierwszych klas, jest oceniany przez swoich rodziców, dorosłych ateistów, jak osoba dorosła. Prawda? Mówią oni, moje dziecko jest inteligentne i wszystko będzie dobrze. No ale wyobraźmy sobie taką sytuację. Osoba w tak młodym wieku nie zawsze jeszcze umie w pełni racjonalnie ocenić rzeczywistość, a nawet jeśli umie to zrobić, to nawet czysto biologicznie jest uwarunkowana na to, żeby podobać się osobom starszym, które mają u niej jakiś autorytet. Tak, nauczyciele często mają pewien autorytet, niejako dany z samej natury w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dziecko po prostu słucha się dorosłych, jak jest małe. Tak? Więc wyobraźmy sobie sytuację, kiedy to dziecko siedzi samo w grupie osób, z których spora część, być może większość, jest wierząca, gdzie nauczyciel, czyli katecheta, czy też katechetka, są wierzący i jest zmuszany do wiary. Nie poprzez argumenty, tak? Nikt tam nie wychodzi za klasem, nie tłumaczy. Nie, po prostu trzeba wierzyć, trzeba się modlić, trzeba coś czuć, tak? Jeśli się czegoś nie czuje, to jest się złym i idzie się do kąta. Jest się odmieńcem. Niektórzy katecheci posuwają się bardzo daleko do karania odmieńców, prawda? Za niewiarę, za bluźnierczy żart, tudzież przypadkowo bluźniercze słowa, małe dziecko może być autentycznie szykanowane. Może być ustawione do kąta. Zdarzają się nawet przypadki, kiedy inni koledzy są podjudzani przeciwko takiemu dziecku. Zdarzają się nawet przypadki, kiedy katecheta podaje przykład złej osoby na gruncie wątpiącego dziecka. Dziecka, które jest sceptyczne wobec tego, co jest na takiej lekcji przekazywane. I tutaj właśnie jedna bardzo ważna rzecz. To nie jest lekcja. To jest indoktrynacja. Na lekcjach religii uczy się tego, żeby wierzyć. Działa się na emocje, wzbudza się strach, poczucie winy, chęć podporządkowania się do grupy po to, żeby wierzyć. To nie są lekcje z religioznawstwa. To nie jest przekazywanie wiedzy na temat wierzeń chrześcijan. To jest wdrażanie do wierzeń chrześcijan. Tej różnicy wielu rodziców zdaje się nie rozumieć. Nie patrzy się na tych lekcjach na religię z zewnątrz. Dlatego odpowiadanie argumentami na emocjonalne działanie na lekcjach religii, na bardzo młodych ludzi, nie jest sensowne. Tak naprawdę trzeba by odpowiedzieć na to
emocjami. Być może trzeba by dziecko, tak samo jak na religii, tak samo później w domu, jeśli rodzice ateiści chcą, żeby dziecko jednak nie było religijne, tak samo to dziecko trzeba by umieszczać w grupie osób, wielu osób, na przykład 30 młodych osób, plus rodzice, plus jeszcze jakiś autorytet z zewnątrz, które nie wierzą w Boga. Tak? Czy rodzice rzeczywiście coś takiego robią? Czy rodzice ateiści w ten sposób jakby odreligijniają dziecko? Tłumaczenie na bazie atlasów nieba, że wszechświat jednak wygląda inaczej niż w opowieściach biblijnych, nie zawsze może zadziałać, bo nie jest to tak silne działanie na emocje, jak silne może być w przypadku indoktrynacji religijnej, którą uprawia się w szkole. Dlatego moim zdaniem to nie jest aż tak bardzo niewinne. Rodzice ateiści często mówią, że posyłają swoje dziecko na religię dlatego, że małżonek albo małżonka są ludźmi wierzącymi i ktoś musi ustąpić. Taką motywację, no rozumiem, tak, no nie można się kłócić, prawda? Trzeba wybrać jakieś wyjście. Aczkolwiek przeważnie ustępują ludzie niewierzący, tak? Przeważnie jak mamy parę, gdzie jedna osoba jest wierząca, a druga jest niewierząca, to zazwyczaj dziecko chodzi na religię. Jest to bardzo dziwne. Dlaczego osoba wierząca ma silniejszą motywację niż osoba niewierząca? Dlaczego osoba wierząca jest w stanie zadecydować o losie swojego dziecka, natomiast osoba niewierząca nie jest w stanie? Czyżby wmawianie sobie biblijnych opowieści istnienia Boga dawało człowiekowi więcej siły niż przywiązanie do rzeczywistości? Wydaje mi się, że rodzice, którzy nie są w stanie przeforsować u swojego małżonka nie puszczania dziecka na religię, powinni się zastanowić nad swoim własnym podejściem. Może ich niewiara, ich ateizm nie dają im dostatecznie mocnej motywacji, żeby dbać o to, co jest najcenniejsze, czyli o właściwy rozwój własnego dziecka. Nie mówię, że zawsze to jest to. Być może czasem sytuacja jest tak trudna, że rzeczywiście trzeba ustąpić, ale z pewnością nie zawsze. Nikt mi nie wmówi, że wszystkie małżonki i małżonkowie wierzący są jakimiś bestiami, które natychmiast się rozwiodą, jeśli ktoś przeforsuje inne od ich życzeń rozwiązanie. Dlatego wydaje mi się, że problem tkwi również w tych osobach niewierzących, że brak im siły woli, brak im determinacji do tego, żeby dziecko rozwijało się tak, jak oni tego chcą. Innym problemem jest to, że nawet jeśli mamy dwoje rodziców ateistów, to dziecko i tak jest słane na religię. Tego kompletnie nie rozumiem. Jak już wyjaśniłem, religia nie jest zwykłą lekcją. Dla uczniów pierwszej, drugiej, trzeciej szkoły podstawowej, klasy szkoły podstawowej, a także być może dla późniejszych klas, to jest bardzo silna indoktrynacja. O ile religia jest śmieszna w obliczu problemów prawdziwie rozumianego świata, takiego świata, jaki przekazuje nam nauka, jest to śmieszne, jest to żenujące, jest to absurdalne i słusznie się śmiejemy z tego, że ktoś mógłby się tym przejąć, mógłby to wziąć na serio, zamiast się z tego śmiać. Ale mówimy o osobach dorosłych. Natomiast osoby bardzo młode, nie wszystkie być może, bo zdarzają się geniusze, ale większość osób bardzo młodych naprawdę tego jeszcze nie rozumie, dopiero się uczy, dopiero rozwija swój osąd krytyczny otoczenia. Nie można liczyć na to, że bardzo młody człowiek będzie miał tak samo mocną ziemię pod stopami, jak osoba dorosła, że będzie się czuć bezpiecznie na takich lekcjach. Więc tutaj mówienie, że moje dziecko jest mądre i mu to nie zaszkodzi, jest bez sensu, bo nawet jeśli dziecko jest mądre, to może być najzwyczajniej w świecie jeszcze słabe. Słabe pod względem oddzielenia swojej własnej woli, swoich własnych chęci, swoich własnych pragnień od pragnień, chęci otoczenia, zwłaszcza dorosłego otoczenia, któremu w szkole dany jest automatycznie autorytet. A jak wiemy, katecheci w szkole, katechetki, pokazują się w gronie pedagogicznym. Czasem są w tym gronie pedagogicznym cenione bardziej niż wielu innych zwykłych nauczycieli. Dziecku przekazuje się sygnał, że katecheta czy katechetka jest równie ważną osobą jak nauczyciel biologii, jak nauczyciel chemii, jak nauczyciel przyrody. Więc nie liczmy na to, że dziecko zrozumie te różnice automatycznie. Nie zrozumie tego automatycznie. Nie wystarczy tego też często powiedzieć, prawda? Bo po prostu spędza się jakiś czas w tej szkole i się widzi, kto stoi jakby w gronie pedagogicznym, kto
forsuje swoją wolę w szkole, żeby na przykład uczcić śmierć czy też narodziny Jana Pawła II, tak? Nawet bez lekcji religii dziecko będzie musiało w tym uczestniczyć. Z lekcjami religii jest z tym dodatkowy problem. Nie możemy też zakładać, że wszyscy katecheci i wszystkie katechetki są ludźmi głupimi. Są ludźmi, którzy nie potrafią manipulować ludźmi, nie potrafią ich indoktrynować. I to jest właśnie bardzo ważne, bo o ile religia nie przekazuje nam wiedzy o świecie, przekazuje nam żałosną parodię czegokolwiek, o tyle religia od setek lat rozwijała zdolność manipulowania umysłem młodego człowieka. Tak jak mówili jezuici, dajcie mi dziecko w wieku bardzo młodym, chodziło chyba o 5 albo 7 lat, a uczynię z niego dobrego chrześcijanina. I o ile jezuici nie mieli naprawdę wiedzy o tym, jak wygląda Ziemia, jak wygląda kosmos, co to są bakterie, prawda, i tak dalej, nie przejmowali się religioznawstwem, wiedzą o innych religiach, po prostu było to pogaństwo, które się albo ewangelizowało, albo niestety usuwało, o tyle jezuici mieli znakomitą wiedzę na temat tego, jak należy wdrażać ludziom indoktrynację, tak? Jak należy sprawiać, żeby ludzie żyli tymi myślami, tymi pojęciami, tą sferą działania, jaka jest zgodna z religią chrześcijańską, prawda? Wpływanie na umysły to jedna rzecz, przekazywanie wiedzy to druga rzecz, łamanie czyjejś woli to jedna rzecz, uczenie kogoś to druga rzecz. Dobry nauczyciel wie, że nie należy łamać niczyjej woli, że należy zachować czyjąś samodzielność myślową, czyjąś odrębność, tak? Natomiast religia, lekcje religii w szkole polegają na czymś kompletnie odwrotnym. Nie czyni się ludźmi odrębnymi. Wpasowuje się ich w teologiczny, katolicki schemat, który nawet wielu chrześcijanom, którzy nie są katolikami, wydaje się totalnie absurdalny. To się po prostu wdraża, wtłacza. Nie ma tu odrębności. Czyli można powiedzieć, że lekcje religii nie tylko mogą skazić człowieka na całe życie istnieniem w mitycznej krainie, a nie w prawdziwym świecie, ale mogą też sprawić, że taki ktoś ze złamaną wolą nie będzie mógł w ogóle myśleć, prawda? Pomyślmy sobie o innych jakby obozach religijnych na świecie. Pomyślmy sobie, dlaczego małe dzieci niekiedy latają z bombami, przepasane bombami, prawda? Czy nauczyciele, którzy nauczyli je i rodziców tego, żeby przywiązać sobie bomby i gdzieś tam wybuchnąć, byli rzeczywiście nieutalentowani, byli godni śmiechu, byli groteskowi? Nie. Oni byli bardzo sprawnymi ludźmi, którzy potrafią indoktrynować, tak? To jest naprawdę ogromny sukces, żeby zarówno rodziców, jak i ich bardzo małe dziecko tak zindoktrynować, żeby było w stanie poświęcić swoje życie dla jakiejś bardzo miałkiej idei i zabić mnóstwo ludzi wokół siebie, prawda? Czyli wiedza o świecie, bo zakładam, że ludzie, którzy uczą dzieci wysadzać się w autobusach i tak dalej, wiedza o świecie nie idzie tu w parze ze skutecznością przekazania pewnych pojęć. Ostatnia rzecz. Otóż lekcje religii i w ogóle katolicyzm we wcześniej fazie jest wpasowany bardzo mocno na przykład w sferę seksualną człowieka. Chłopcy są na przykład uczeni tego, że masturbacja jest czymś okropnym, czymś złym, czymś szatańskim, tak? A z drugiej strony wiemy, że masturbacja jest czymś totalnie naturalnym w tym wieku, prawda? Więc pojawia się poczucie winy związane z seksualnością, tak? I czy jeśli dziecku się wpaja to poczucie winy tydzień po tygodniu, przez 2 godziny, każdego tygodnia, to czy rzeczywiście pokazywanie atlasu nieba zmyje całkowicie ten efekt? No, zastanówmy się, co rodzice mieliby pokazać, żeby zmyć ten efekt? Pójść do kina? Nie wiem, zaprosić dziecko do swojej sypialni? Także tak naprawdę ten problem jest ogromny. I wydaje mi się, że ateiści naprawdę nie powinni wysyłać swoich dzieci na lekcje religii. Zwłaszcza jeśli mieszkają w dużych miastach, mają wiele szkół do wyboru, jeśli w niektórych szkołach jest nawet etyka, albo w niektórych szkołach można powalczyć o etykę, warto się też upewnić, na przykład spotkać z rodzicami, którzy będą posyłać dzieci do swojej szkoły i umówić się już wcześniej, że będzie się walczyć o etykę w danej szkole. Żeby dziecko właśnie nie dowiadywało się
tego, że musi być chrześcijaninem, że jak nie jest chrześcijaninem, to będzie jakieś złe, wyrodne. No i żeby nie poznawało na przykład swojej seksualności w sposób taki, o jakim na przykład mówi Jan Paweł II czy inni wielcy indoktrynerzy Kościoła.